Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam w kolejnym odcinku z serii Automoto Gadżet. I mam dziś dla Was rejestrator, który kierowany jest moim zdaniem do dwóch grup kierowców. Pierwsza to taka, która z rejestratora do tej pory w ogóle nie korzystała. A druga to takie osoby, które miały rejestrator, ale był on taki podstawowy, najtańszy i chcieliby przejść poziom, a może nawet dwa poziomy wyżej, nie wydając przy tym furmanki pieniędzy. Zapraszam na recenzję 70 Mai A200. Dobra, słuchajcie, dlaczego powiedziałem, że dzięki temu zestawowi możemy przejść poziom, a nawet dwa poziomy wyżej? Po pierwsze dlatego, że ten wideorejestrator wyposażony jest w ekran. Co to daje? Po pierwsze, oczywiście możemy obserwować cały czas, co kamera w tej chwili, w danym momencie nagrywa. Po drugie, możemy sobie tę kamerę obsłużyć z poziomu samego urządzenia, co jest dużo wygodniejsze niż na przykład podłączanie zawsze, za każdym razem do telefonu, czy na przykład, żeby obejrzeć nagrania, podpinanie się pod komputer, czy wkładanie karty pamięci do komputera, bo wszystko możemy zrobić już będąc w samochodzie z poziomu samej kamery i to jest super. Drugą rzeczą jest to, że to nie jest tylko przednia kamera, ale mamy tutaj też kamerę tylną. Czyli krótko mówiąc, mamy taki kompletny zestaw, że to tak nazwę, monitoringu swojego samochodu, tego co dzieje się z przodu, ale też z tyłu i to jest ten drugi poziom, o którym powiedziałem. Warto też zauważyć, że mając tylną kamerę, taki ekran przydaje się w sumie podwójnie, bo po pierwsze możemy zobaczyć, co w tej chwili nagrywamy, a po drugie możemy zobaczyć, co rejestruje tylna kamera, która przecież takiego ekranu nie ma, to raz, a dwa, dużo łatwiej takie kamery, szczególnie tylną, zamontować. Będziemy widzieli, że coś nie jest krzywo, że coś nie jest w jedną stronę czy w drugą, bo patrząc się w ten ekran, widzimy, co pokazuje tylna kamera i dzięki temu możemy po prostu ją dużo lepiej, dużo wygodniej i po prostu właściwie zamontować. Także to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, teraz co mamy tutaj w środku? Ja jakichś długich unboxingów robił nie będę, bo tego nie lubię, zresztą wszystko tutaj jeździ już ze mną jakiś czas. Także tak na szybko, znajdziemy tu oczywiście główne urządzenie, czyli kamerę przednią, znajdziemy kamerę tylną. Znajdziemy przewody, dzięki którym te urządzenia po prostu do samochodu podłączymy. Kamerę przednią możemy podłączyć do gniazda zapalniczki, ale też do portu USB typu A, co jest bardzo fajne, bo po prostu możemy mieć na przykład mniej wygodny dostęp do zapalniczki, więc mamy tutaj wybór, a to jest najważniejsze. To, co musimy zrobić, to oczywiście podpinamy się do portu USB lub do gniazda zapalniczki, druga część kabla do samego urządzenia. Idąc dalej, mamy drugi kabel od tylnej kamery, podpinamy go do drugiego wejścia i w zasadzie gotowe. To, o czym musicie pamiętać, w zasadzie już w trakcie zamawiania takiego urządzenia, to, że do jego działania niezbędna jest karta pamięci. To jest karta microSD. Ja zawsze polecam, aby nie kupować jakichś takich dziadowskich kart, jakichś takich no-name'ów, bo to jest generalnie nieduża oszczędność, a potencjalnie, może nie powiem, że duże kłopoty, ale jeśli mamy urządzenie, a ono ma nie działać przez kartę, no to chyba warto dołożyć te 20 czy 30 zł i kupić kartę porządną. Pamiętajcie też, że taką kartę co jakiś czas warto sformatować. To po prostu będzie wtedy działać pewniej, że to tak określę. No i dobra, mamy wszystko i sam montaż. I to jest coś, co mi się tutaj w zasadzie bardzo podoba. Tego urządzenia nie montujemy bezpośrednio do szyby, na szczęście. Nie mamy tu żadnego plastra ani nic. Mamy dołączony taki element, że tak powiem, montażowy. Przymocowujemy go do szyby, bardzo prosto, jego się po prostu przykleja, a następnie to urządzenie, czyli po prostu rejestrator, wpinamy do niego i to jest gotowe. Bardzo fajne, bardzo proste i przede wszystkim bardzo wygodne. Może to jeszcze delikatnie rozszerzę. Jeśli na przykład montujecie tylną kamerkę i byście z tyłu nie widzieli nic, co dzieje się na tym ekranie, to można to sobie odpiąć, przejść z tym do tyłu, oczywiście z kablem i wtedy idealnie zamontować tylną kamerkę. Tak samo jeśli chcemy wyjąć kartę, podczepić kable czy odczepić kable, to taki sposób montażu jest naprawdę super. To, co mi się tutaj podoba, to ten ruchomy obiektyw, który pozwoli tak zamontować kamerkę i tak dostosować obraz, aby łapał, że tak powiem, to, co po prostu chcemy, ale jeszcze bardziej podoba mi się sposób montażu tylnej kamery, a w zasadzie to, że jej obiektyw, możemy, że to tak ujmę, dowolnie przekręcić, to nie jest standard zawsze, a dzięki temu nieważne, jak macie pochyloną szybę, to bardzo łatwo tę kamerkę przyczepicie i będziecie widzieli, czy kamerka będzie łapała to, co chcecie. Tak nie jest zawsze, ja czasami się z tym męczę, czasami to naprawdę ciężko dopasować, a przez to, że ten obiektyw przekręca się w zasadzie całkowicie, no to bardzo łatwo tę kamerkę zamontować. Dodam, że w opakowaniu znajdziemy oczywiście papierologię, a co ważniejsze, taki specjalny uchwyt, który pomoże nam w schowaniu kabli, aby po prostu nie uszkodzić samochodu, więc to też jest fajne. No i dobra, mamy kamerki zamontowane, więc może przejdźmy do tego, co w takich urządzeniach jest chyba najważniejsze, czyli po prostu do samych nagrań.
I w trakcie, gdy będziecie sobie te nagrania oglądali, ja podam trochę danych. I tak, przednia kamera to Full HD w 60 klatkach lub w klatkach 30, jeśli włączony jest tryb HDR, który jest tutaj dostępny. Kąt widzenia to 130 stopni. Znajdziemy tu też przysłonę f2.0, pozwalającą uchwycić szczegóły w warunkach słabego oświetlenia. Tryb HDR wspierany jest przez charakterystyczny już dla producenta algorytm My Vivid Color Plus Solution, który poprawia widoczność ważnych elementów, takich jak znaki drogowe czy tablice rejestracyjne. Dodatkowo kamera wzbogacona została o autorską technologię 70mi Night Owl Vision, która zapewnia dobre widzenie w nocy dzięki porządnemu odszumianiu obrazu. Co do kamery tylnej, to tutaj również Full HD, ale już w klatkach 25. Podsumowując to, co przed chwilą powiedziałem i obrazki, na które patrzycie, jakość nagrań, jaką oferuje kamera A200, jest moim zdaniem nawet lepsza niż segment, do którego ten sprzęt należy. Kilka słów na temat aplikacji 70mi, która po pobraniu na telefon i sparowaniu jej z urządzeniem pozwoli na przykład na przeglądanie zapisanych na karcie pamięci nagrań i dzięki temu nie musimy odpinać kamery, zabierać jej do domu, podłączać do komputera, aby przejrzeć, co zarejestrowała, tylko możemy wygodnie przy wykorzystaniu Wi-Fi przerzucić sobie te nagrania na nasz smartfon. Dodatkowo z poziomu aplikacji możemy oczywiście zmieniać ustawienia, które są w zasadzie tożsame z ustawieniami dostępnymi z poziomu ekranu samego urządzenia. Co muszę jeszcze dodać, a to jest rzecz istotna, to urządzenie może działać w trybie parkingowym, ale do takiego działania niezbędny jest zakup sprzedawanego oddzielnie, to jest bardzo ważne, specjalnego modułu. To jest moduł UP02 i zamawiając go będziecie w stanie podłączyć tę kamerkę, że tak powiem, na stałe do samochodu, do akumulatora i wtedy ten tryb parkingowy będzie mógł działać w taki sposób, że każde 30 minut tego, co dzieje się naokoło samochodu, będzie kompresowane do 1 minuty w takim trybie poklatkowym, więc po prostu będziecie w stanie sprawdzić, co działo się przy samochodzie. I druga rzecz, mamy tutaj tak zwany G-sensor. Jak to działa, gdyby na przykład, tak jak teraz stoją na parkingu w galerii handlowej, ktoś w wasz samochód niestety uderzył, to urządzenie to wykryje i włączy nagrywanie, przód i tył. Także myślę, że to jest bardzo fajne zabezpieczenie, tylko podkreślam, do jego działania czy w ogóle uruchomienia niezbędny jest ten sprzedawany oddzielnie moduł. No dobra, to wiecie już w zasadzie wszystko. Pytanie, komu ja takie urządzenie byłbym w stanie polecić? To powiem tak. Ja jestem takim totalnym gadżeciarzem. Mnie nawet w takich urządzeniach cieszy to, że mam na przykład rozdzielczość 4K. Czy taka rozdzielczość jest potrzebna w wideorejestratorze? Kompletnie nie jest. To nie jest urządzenie, którym będziecie nagrywali filmy na YouTube'a. To ma zarejestrować, co dzieje się przed samochodem, za samochodem i jeśli coś się stanie, nie daj Boże, ale jeśli coś się stanie, to ma po prostu złapać tablice rejestracyjne czy samo zdarzenie. I ta kamerka zrobi to wyśmienicie. Realnie w tym aspekcie nic lepszego potrzebne nie jest, a biorąc pod uwagę cenę takiego zestawu, może jeszcze dodam, tę kamerkę A200 można kupić jako takie oddzielne urządzenie tylko na przód, ale ja zdecydowanie polecam zakup całego zestawu, bo realnie dopłacając niedużo, macie przód, macie tył, więc macie taki kompletny zestaw i myślę, że oszczędzenie chyba 100 zł trochę bez sensu. Także ja zdecydowanie polecam cały zestaw. A wracając do głównej myśli, uważam, że ten zestaw będzie takim bardzo fajnym upgrade'em dla osób, które miały jakiś podstawowy, bardzo podstawowy model wideorejestratora, a dla osób, które w ogóle czegoś takiego nie miały, to myślę, że biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, to będzie jeden z najfajniejszych zestawów, jaki w ogóle dostępny jest na rynku. Dodam jeszcze na koniec, tak jak obiecałem, że zawsze będę mówił, ja to urządzenie otrzymałem od producenta, od 70mi, także chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. No i przede wszystkim dajcie znać, czy z takiego urządzenia korzystaliście, jakie są Wasze wrażenia, jak ono się sprawuje na dłuższym dystansie. No i przede wszystkim, czy jesteście z niego zadowoleni, bo to jest chyba najważniejsze. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!